Zastanówmy się teraz, jaki jest ruch postępowy środka masy dla układu wielu punktów materialnych. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, rozważymy, jaki jest związek między całkowitym pędem dla układu wielu punktów materialnych oraz środkiem masy. Otóż już w wykładzie 36 powiedzieliśmy sobie, że pęd układu cząstek jest równy sumie pędów wszystkich cząstek wchodzących w skład układu. Czyli to jest suma pędów wszystkich cząstek, pęd pojedynczej cząstki i tej, to jest masa tej cząstki razy wektor prędkości. Dalej. Możemy zamiast Vi zapisać, że to jest pochodna wektora położenia każdej cząstki po czasie. I dalej, korzystając z twierdzeń rachunku różniczkowego, możemy sobie wstawić sumę poza tą pochodną, bo suma z pochodnych dwóch funkcji jest równa, czy wielu funkcji, jest równa pochodnej z sumy. Czyli tę sumę możemy wstawić poza właśnie pochodną. A więc zamiast suma mi dri po dt mamy d po dt razy suma mi ri. Ale suma mi ri, jeśli zostanie podzielona przez m, to będzie to wektor położenia środka masy. Czyli sama suma to jest wektor położenia środka masy razy masa całego układu. Skąd to wiemy? Była o tym mowa w wykładzie 36. I jeśli dalej skorzystamy znowu z tego, że masa jest stała dla wybranego układu punktów materialnych, to pozostaje nam tylko pochodna ze stałej razy wektor położenia, to będzie stała razy pochodna wektora położenia środka masy. A więc pochodna wektora położenia środka masy to jest wektor prędkości środka masy, czyli po lewej stronie mamy pęd całego układu, który jest równy sumie pędów wszystkich cząstek, a po prawej stronie mamy masę całego układu i wektor prędkości jednego punktu, który nazwaliśmy środkiem masy. I patrząc na to równanie, widzimy jego wielką przydatność, bo zamiast analizować pędy wszystkich cząstek, bierzemy pod uwagę tylko pęd jednego punktu, który jest określony jako wektor położenia środka masy. Czyli związek między pędem całego układu oraz pędem środka masy jest taki, że dla układu cząstek pęd całego układu jest równy pędowi środka masy. Czyli właściwie możemy powiedzieć sobie, że dla układu takiego wielu cząstek, jeśli będziemy mieć do czynienia z ruchem translacyjnym, to wówczas możemy zamiast analizować, co się dzieje z każdą cząstką z osobna, zastanowić się nad tym, co się dzieje ze środkiem masy, czyli z jednym punktem. A więc jakby już w tej chwili oczywistym się staje, dlaczego analizując różne zagadnienia z dynamiki, można założyć, że samochód to jest punkt materialny i dla tego punktu materialnego analizować równania ruchu. Punkt materialny, który ma całą masę skupioną właśnie w środku masy. A więc podsumowanie jest zawarte na tym slajdzie, czyli dla układu punktów materialnych ten układ może zostać zastąpiony punktem o masie równej masie całego układu, położonym w punkcie, w którym znajduje się środek masy. Pęd całego układu to jest masa razy wektor położenia, razy wektor prędkości środka masy, czyli to jest pęd środka masy. No i teraz, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę drugą zasadę dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych, wyrażoną poprzez pęd całego układu, to, co było treścią wykładu 36, czyli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ cząstek, to jest pochodna pędu całkowitego tego układu cząstek po czasie, ale ponieważ pochodna pędu całkowitego będzie równa pochodnej pędu środka masy, to korzystając z tego, że to jest masa razy wektor prędkości środka masy, otrzymamy równanie masa razy pochodna wektora prędkości środka masy. No ale masa razy pochodna wektora prędkości środka masy, no to jest po prostu masa razy przyspieszenie środka masy. Czyli jeśli mamy układ punktów materialnych, to
możemy zamiast analizować wszystkie siły, które występują w tym układzie działające na poszczególne cząstki, to bierzemy pod uwagę tylko siłę wypadkową i ta siła wypadkowa działa na ten układ tak, jakby działała na punkt materialny, który jest skupiony w środku masy i nadaje temu punktowi przyspieszenie ACM, a współczynnikiem proporcjonalności, który występuje między przyspieszeniem a siłą, jest odwrotność masy. No, jak zauważymy w tym równaniu ostatnim, to równanie ostatnie, wtedy kiedy siła zewnętrzna jest równa 0, prowadzi do takiego wniosku, że przyspieszenie środka masy jest 0. Jeśli przyspieszenie środka masy jest 0, to oczywiście to oznacza, że pochodna prędkości środka masy jest 0. A jak pochodna prędkości jest 0, to znaczy, że ta prędkość się nie zmienia. Czyli jeśli siła zewnętrzna jest 0, to prędkość tego układu środka masy się nie zmienia. Jak jeszcze inaczej możemy zapisać drugą zasadę dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych? Ilustruję kolejny slajd. A więc mamy tę siłę zewnętrzną działającą na układ cząstek i jak w poprzednim wykładzie, 36, przy analizie zastąpiłam ten układ punktów dyskretnych układem rozciągłym, jakkolwiek w wyprowadzeniu pojawi się suma, czyli wiadomo, że dotyczy to układu dyskretnego i ta suma musi zostać zastąpiona całką wtedy, kiedy będziemy mówić o takim obiekcie skończonym, o rozkładzie ciągłym mas. A więc wyobraźmy sobie, że mamy pewien układ wielu punktów materialnych i ten układ wielu punktów materialnych posiada masę m i przyspieszenie środka masy ACM. I teraz rozpiszmy to równanie. Przyspieszenie środka masy to jest druga pochodna wektora położenia środka masy po czasie, czyli jak za RCM podstawimy sobie, że to jest suma po IM i RI przez M, co wynika z definicji wektora położenia środka masy, to otrzymamy takie równanie, jak tutaj zostało zapisane. I dalej możemy oczywiście masę przed tę drugą pochodną wyłączyć, ponieważ masa jest wielkością stałą, skrócić z tą masą, która tu występuje i otrzymamy, znowu korzystając z twierdzeń rachunku różniczkowego, że pochodna z sumy jest równa sumie pochodnych, otrzymamy takie równanie. Ale teraz widzimy, że to, co po prawej stronie, to jest suma iloczynu masa razy przyspieszenie pojedynczej cząstki. Czyli to jest suma MI razy AI pojedynczej cząstki i sumowane po wszystkich cząstkach, które występują w układzie. No i znowu, oczywiście, jeśli skorzystamy z drugiej zasady dynamiki Newtona dla tego układu punktów materialnych, to musimy wziąć pod uwagę siły wszystkie, które działają w układzie. I znowu, siła wypadkowa zewnętrzna to jest siła, która działa na wszystkie cząstki i suma tych wszystkich sił po wszystkich cząstkach da pewną siłę zewnętrzną wypadkową. Natomiast drugi człon to są sumy wszystkich sił oddziaływania wewnątrz układu i te siły oddziaływania wewnątrz układu z punktu widzenia całego układu sumują się tak, że się odejmują parami, czyli siła, z jaką działa cząstka pierwsza na czwartą, jest równa sile, z jaką cząstka czwarta działa na pierwszą. Wartości są te same, tylko zwroty przeciwne, a więc parami te siły się znoszą dla wszystkich cząstek i w związku z tym to, co jest tutaj w pierwszym członie sumy, będzie równe 0. Pozostanie nam drugi człon. Po zsumowaniu po wszystkich cząstkach otrzymamy pewną siłę wypadkową, którą oznaczyłam jako siłę zewnętrzną. Czyli jak należy teraz czytać to równanie? Mamy pewną siłę zewnętrzną, która jest przyłożona do naszego obiektu, złożonego z wielu cząstek. Ja tutaj założyłam, że to jest obiekt, który ma ciągły rozkład masy, to jest siła zewnętrzna. I teraz na skutek tego, że ta siła zewnętrzna jest różna od zera, pojawia się przyspieszenie środka masy. Schematycznie zaznaczyłam tutaj położenie środka masy w centrum tej kuli.
I wektor położenia środka masy musi być oczywiście równoległy do wektora, który reprezentuje siłę zewnętrzną. Wartość tego wektora jest oczywiście inna niż wartość siły, dlatego że to m razy przyspieszenie jest równe sile, czyli przyspieszenie jest pomniejszone lub powiększone w zależności od tego, jaka jest ta masa, czy większa od jedynki, czy mniejsza od jedynki względem wartości wektora siły zewnętrznej. A więc otrzymaliśmy takie równanie, które mówi, że przyspieszenie środka masy jest proporcjonalne do siły zewnętrznej i jest odwrotnie proporcjonalne do masy. Przepraszam, tu powinno być duże m. I możemy to, co uzyskaliśmy przed chwilą, podsumować takim stwierdzeniem, że w inercjalnym układzie odniesienia przyspieszenie środka masy jest proporcjonalne do wypadkowej siły zewnętrznej działającej na ten układ cząstek. I dalej, jeśli znowu ta siła zewnętrzna jest 0, to przyspieszenie środka masy będzie równe 0 i to oznacza, że prędkość środka masy będzie stała. A więc w różny sposób druga zasada dynamiki Newtona została zapisana dla wektora położenia środka masy. Raz została zapisana w ten sposób, że wyraziliśmy przyspieszenie środka masy poprzez siłę zewnętrzną w równaniu, które przypomina nam drugą zasadę dynamiki Newtona dla punktu pojedynczego, dla jednej cząstki. A po drugie zapisaliśmy to samo równanie, korzystając właśnie z drugiej postaci, drugiej zasady dynamiki Newtona, że siła jest równa pochodnej pędu po położeniu. I te dwie różne postaci drugiej zasady dynamiki Newtona również stosują się dla układu punktów materialnych, tylko że dotyczą właśnie nie całego, nie wszystkich cząstek z osobna, tylko dotyczą środka masy. Zobaczmy, jak to wygląda w przykładach. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy koło, które nie obraca się, ale przemieszcza się w prawo. Jeżeli przemieszcza się w prawo ze stałą prędkością, czy też może tak być również, że przemieszcza się z prędkością różną od zera, to wszystkie punkty tego układu będą poruszały się z taką samą prędkością, z jaką porusza się środek masy. Czyli ten wektor, który charakteryzuje wektor prędkości środka masy, tutaj akurat to jest bryła, która jest symetryczna, to środek masy jest z reguły w środku symetrii, więc wektor położenia środka masy to jest wektor, który dla ruchu postępowego oznaczyłam tutaj tą zieloną strzałką. Ale teraz jeśli ruch jest postępowy, to ponieważ ten środek masy reprezentuje całą bryłę, to każdy punkt tej bryły przemieszcza się z taką samą prędkością i dla każdego punktu tego koła możemy narysować wektor prędkości, który będzie miał dokładnie taki sam zwrot i taki sam kierunek jak wektor położenia środka masy. Prawda? Czyli nie ma żadnego znaczenia, jeżeli to jest ruch postępowy. Jako drugi przykład rozważmy ruch środka masy eksplodującej petardy. Mamy petardę, która porusza się w polu grawitacyjnym ziemskim, została wystrzelona. Wiemy, że torem tej petardy, gdyby była całością, będzie parabola, bo to jest rzut ukośny. I teraz, ta petarda jest jednością, to będzie się poruszała po torze parabolicznym, który ja tu symbolicznie zaznaczyłam tą różową linią. No i teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tutaj występuje jedyna siła, która może działać na ten układ, to jest siła, która jest siłą grawitacji, to wtedy, kiedy petarda ulegnie właśnie, wyeksploduje i powiedzmy, że zostanie podzieli się na dwa kawałki, to jeśli znajdziemy sobie środek masy dla tego układu, to ten środek masy dla układu dwóch tych fragmentów rakiety będzie dalej poruszał się po takim samym torze, jak porusza się ta petarda wtedy, kiedy jest w całości. Czyli to wynika z faktu, że ten układ dwóch fragmentów zachowuje się w ten sposób, że środek masy tego układu jest poddany działaniu takich samych sił, jak wtedy, kiedy jest ta rakieta jako
całość, ta petarda jako całość porusza się, dlatego że no, zewnętrzne siły się nie zmieniły, a siła oddziaływania wewnątrz układu, te siły się znoszą. Dalej, rozważmy przykład, który był analizowany w wykładzie 36. Mamy dwóch astronautów, którzy znajdują się w przestrzeni kosmicznej, gdzie oddziaływania poza ich oddziaływaniami wewnętrznymi w tym układzie izolowanym możemy zaniedbać i oni są połączeni nieważką liną i w pewnym momencie zaczynają ciągnąć linę i należy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się spotkają. Z zewnątrz w tym układzie nie występują żadne siły, tak sobie założyliśmy, a jeśli żadne siły nie występują, to znaczy, że przyspieszenie środka masy jest zero, a jak przyspieszenie środka masy jest zero, to znaczy, że prędkość środka masy jest stała. Jeśli przed tym, zanim zaczęliśmy rozważać to zagadnienie, środek masy nie zmieniał swojego położenia, czyli był, jak policzyliśmy w przykładzie właśnie w wykładzie 36, w odległości 2/5 od tego cięższego astronauty, to on musi pozostać w tym miejscu niezależnie od tego, czy oni będą ciągnąć za tę linkę, czy nie. Zmienią się tylko, będą tylko oddziaływania wewnętrzne, ale te oddziaływania się kasują z punktu widzenia układu jako całości. I w związku z tym przyspieszenie środka masy jest zero. Wektor, prędkość środka masy musi być taka sama jak poprzednio, a skoro prędkość środka masy była 0, to dalej musi być równa 0, czyli muszą spotkać się w punkcie, w którym znajduje się środek masy. I to wszystko, co dzisiaj chciałam Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Thank you.